Cześć, jestem Dragon i witam was w kolejnym odcinku na moim kanale. Dzisiaj jesteśmy na sieci serwerów crafty.pl i będziemy budować moją bazę na Survivalu 1.14. Dlaczego? Nie wiem, natknął mnie jakby, żeby cofnąć się do tych czasów, kiedy tam grałem. Jeszcze nie umarłem w głupi sposób z wysokości. Ale co, ja już... Jeszcze wam przypomnę o zostawieniu lajka, suba z dzwonkiem oraz komentarza, bo na wszystkie komentarze będę odpowiadać i serduszkować. A ja co, już nie przedłużam i widzimy się w odcinku. Fajne miejsce znalazłem, myślę, że będzie odpowiednie. Od razu sobie zrobię screena na miniaturkę. Nie wiem, co mnie podkusiło, żeby zrobić serię na tym serwerze. Chcę VIP-a. To kup sobie. W item shopie. Dobra. Pyk. Myślę, że na szybko to rozkopię i odłożę itemki swoje. Raz, dwa. I myślę, że tyle na razie starczy. I to będzie cztery skrzynki, czyli dwie podwójne. W późniejszym czasie przydałoby się sliktacz ogarnąć. Ale no, na razie jestem zbyt biedny, okej? Kiedyś tu miałem w ogóle bawę, ale tak to ujmę została rozebrana? Myślę, że to będzie adekwatne określenie. I później też, jak wędrowałem w poszukiwaniu nowego miejsca na osiedlenie się, to umarłem w głupi sposób z wysokości. No i chciało mi się w sumie grać. Ta baza nie ma być nawet ładna, ona ma być po prostu funkcjonalna w razie czego. Jakby ktoś się pytał, czemu taka brzydka, to ona ma być po prostu funkcjonalna dla mnie. Czyli ma posiadać wszystko, czego ja potrzebuję. Po prostu. Piecyk trzeba zrobić i przepalić żelazo, które mam. I kilofik kolejny. Ten tryb jest giga stary, jak znajdę. Kiedy powstał, to macie to na ekranie. Dobra, to zrobię tutaj taką ściankę. Jeśli tu trafiłeś i chcesz do bazy, to napisz swój nick i DC. Dobra, postawię tu parę tabliczek, jakby ktoś chciał. I właśnie tutaj myślę, że zrobię brów. I od razu ostrzegam, nie będą się moje odcinki na tej bazie skupiały. Jak coś będzie o bazach, to pewnie o tym, jak je robić. Chyba będę musiał wyjść na powierzchnię, ale to jeszcze nie teraz. Ja pamiętam, jak na jednym serwerze kiedyś nad działkami. Ja w ogóle nie miałem działki, całą edycję. Ja miałem całą bazę podręczną. W sensie enchant, kowadła, craftingi, piece, wszystkie. I tym podobne schowane fender części w shulkerach. Dobra, wykopię ten węgiel, potrzebuję w sumie. Myślę, że na razie wyjdę, więc widzimy się na powierzchni już. Dobra, kopię sobie dirta w ogóle. Niczym się nie przejmuję. Pokopię sobie go trochę, żeby mieć właśnie na borówki. Myślę, że stack mi starczy, więc tak sobie wykopię. Dobra, mam stack, więc mogę wracać się. Może w tym kierunku zrobię coś innego. Na przykład farmę. Przecież też nie będę mieć, więc melonów. Dobra, tylko że trzeba jeszcze motykę zrobić. Ale mogę zrobić. I jest nic jednego tego. Jeden. Czyli tak z 10, 2, tego musi być. Dobra, tyle. Zaraz ogarnę tu wodę. W sensie nie zaraz może, ale później ogarnę tu wodę. Ta ziemia taka ciemniejsza? Chyba ciemniejsza, nie? Taka, no, że jest nawodniona. W sensie się rosną rzeczy na niej, czy nie? Bo ja nie ogarniam tej wersji. Można sobie w taki sposób, jak się ma jagódki, bardzo szybko ogarnąć jedzenie. Co jest fajne. Robię bazę raz, dwa, trzy. Niesamowity nick. Ja nie wiem, kogo podkusiło, żeby robić sobie taki nick. O, mam wodę. Ty, robię sobie nieskończone źródeł. To ja pół godziny już to nagrywam? Co? Dobra, to byłoby na tyle. Zostawcie lajka, suba, komentarz, bo na wszystkie komentarze odpowiadam i daję serduszka. A ja co? Już nie przedłużam i się z wami żegnam. Na razie.